Siema, siema. Witam Was w kolejnym filmie. No i co robimy? A zajmiemy się tymi kartoflami. Jeszcze trochę czasu do futrowania zostało, także idzie coś zrobić. Nie będziemy się opieprzać. Że tam się coś rozepło. Tu jest problem wyjechać z tym, bo jak to człowiek fajnie wsadzi do roga, żeby nie przeszkadzało, to potem bida wyjechać. Ale się trochę pokręci, też się wyjedzie. Już to chyba wyjdzie. No, elegancko. Już widzę, że coś tam jest nie tak. O, przytulia już rośnie. Ona nie czeka. I no, idzie jak wściekło. Tam teraz wleść, jakoś to ogarniemy. No, tak. Tu spiąć. Będzie grało. Będzie grało. Zniósło. Się cholerno bruna całkiem odczepiła. Co za motyka? No, pora razy tu trzeba będzie przejechać. Jest twardo. Jeszcze trawsko, bo to przy orołach jeszcze na wiosnę i może się to wybrnuje. Bo ja nie wiem, co go tak nosi.
twardo. Miała kaprynzy. I miała kaprynzy już ruszyć, no ale... Czasu wiecznie nie ma. Wejdą grudy. Miała kto szybciej uprawić. Skoczą te brony jak żaba na prawym asfalcie. Będziemy jeździć w kółko. Tam jak są warzywa, też to jeszcze rusza. Znaczy, kaj będą warzywa, o ile się wyrobia. Raczej część tego tu zostanie już u gorym, bo tu już kartofli sadził nie byda.
za festo przeszło, no. Miał jak to przelecieć agregatem prędzy. Ale wszystkiego robić na raz nie idzie. Myślę, że przyjadę po razy i będzie w miarę. Kurde, czepię się do czasku jak... Jasno cholera. Tak trzeba było teraz odczepić kultywator, zacząć agregat, przejechać tu agregatem parę razy i potem zaś kultywator. No, jeszcze nic nie odpadło. Prawdziwy cud. Nie wiem czemu go tak znosi, przecież tu nie ma Bóg. Dobra, jakby nasadził to na gruncu. Dobra, Ferguson tu stoi. Ziemia dobrze ruszono, na pewno. Tyle razy, że to przyjął, że jestem w końcu zadowolony z tego. Grudów prawie nie ma. Moja psiarnia już leci, bo do nich to jest coś niepojętego, że gości łazi sam do siebie go do. A, trzeba machnąć łyczka wody prosto z kranu.
Tak. Piąta wieczór. Ginał jak tu posadza i schowia wszystko, to będzie trzeba futrować. Teraz tu tych kartofli. Jest to fest pokiełkowane, będzie się źle sadzić. Jeden worek mi jeszcze został. Będziemy wiedzieć, co z tego wyjdzie. Jako się to będzie sadzić. Oczywiście pierwsze, one jeszcze bardziej uprawią te miejsce. Się sadził, no byle z góry na dół, bo mi tak wygodni i traktor mnie nie potrzebuje siły. Tu ten brzeg i tak mi się nie uprawi tak łatwo. Zresztą nawet tu chyba nie będę sadził. Ja będę zaorał, żeby ta bruzda zaciągnąć. O, tu już bażanty. Samice bażanta przylazły do kukurydzy. Trochę grudów tu jeszcze, ale nie przesadzajmy też. Nie wiadomo jak równe to być nie musi. Nie wiem, ja mi tu rządków wlezie z 8, 10. Zobaczymy. No już widzę, że wieszają się tam. One już są dość weskiełkowane. Trzeba łapka wsadzić i pościągać trochę tego. A w czasie sadzenia dobrze patrzeć, czy nie brakuje. Byka nie zahoczyć. Ach, nierówno. No i tak głupio, kura już jest w połowie kartofli. I potem nie wnerw się, nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Weź odpowiedniej wielkości gruda.
Wyjazd! O. Tak to ja. I te panie bażancice się nie boją wcale. One wiedzą, że tu jest darmowe żranie, że nie trzeba nikaj łazić. A jak się boją fajnie wypasą, to mają myśliwi gotowca. Tak te myśliwi powinni mi odpalić jakoś kasiora za to, że futruję te od nich ptoszki kukurydzą. Panie, to tak uprawił, że normalnie, ho, ho! Sposób na pole z grudami 10 razy przejechać kultywatorem. Jak tam? No dali się zawieszono, no nie będzie inaczej. Trzeba po prostu słazić za każdym razem i ściepać ich trochę. Styknąć raczej styknie. Ach, pewnie, że styknie. Zostanie jeszcze, nie wiem, co z tym będę robił. Na co ja teraz tego nakupił. Też w sumie liczyłem, że one będą trochę większe, nie? Ale takie też urosną. Bo w tym roku to ja różne sadzyniaki widziałem. Podobno brakowało sadzyniaka i ładowali w wory, co popadło. I jadalne też. Słoneczko jeszcze wysoko. Mamy dopiero około 5, a jasno jest do 8. Że dzisiaj bez problemu zdąża zrobić wszystko, co jest w planie. Obejrzymy, czy te wczesne sadzenie kartofli nie odbije mi się czkawką. Ale to trzeba przeżyć, nie? W zeszłym roku to było mokro w cholerę, jakże sadził. Dlatego był problem po tym.
Ile mamy? 6. Coś mi się widzi, że jeszcze drugie teraz wlezie. Opieka, jedziesz. O kurde, tu tego je. Ktoś jeszcze chce, żeby mu posadzić? By na to wybierać, żeby to bykom dać. Jest elegancko. Tu ten brzeg może być trochę kijowy, bo nie trochę więcej gród, ale myślę, że będzie dobrze. Oczywiście pewnie na filmie nie widać maszyny, jak sadzi. Jakoś to czekaj. Zaraz do bylcy, bo jakoś ta opaska, żeby to trochę było widać. No, 12 raczej widać, żeby tu wlazło. A jak nie zjem, to dum bykum tych kartofli. Jechałby tu szybciej, ale tu nierówno i będzie. Z zadku będzie się maszyna tłuc, a z przodku się będzie dur tłuc. To już wolę jechać pomału. Szczerze nie wiem, co tam się nagrywa, jak ja tam kamerę, jak ja ten telefon trochę na bok obracam. Zobaczymy.
Dobra, no to przejada tu jeszcze, obejrzał. Jeden żółtek na pewno. O! Przypakował jak telefonem. Jeden żółtek na pewno tam jeszcze wlezie, a wiele rychtyk, nie wiem. Czasami te biegi ciężko wchodzą, ale to czasami, nie no. Reszta tego sadzeniaka wyciągnę, będzie czekał aż te, aż byki jakieś pójdą na sprzedaż. Bo one to uwielbiają, jak im tak dwie godziny przed przyjazdem handlarza dać kartofli. To wciągają, aż się skończy. No tu trochę wąsko już je, no. A cóż, spróbujemy. Co posadzi, to posadzi. Oho! Się zatkało papruchami. Nie chcę tu iść. Dobra, będzie. Kury już oczywiście muszą pogrzebać. Albo co by to było. Ale patrzcie kurde, jak to wyszło, elegancko to wyszło. Wcale nie jest źle. Tym kultywatorem żeś to podrównął. Super. No. Kartofle zasadzone. Albo tam z drugiej strony jeszcze zrobić 4 rządki. No już za ziemne kura idzie. Dobra, to co, kartofle zasadzone, także trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.